Na pewno słyszeliście niejedną bohaterską historię, czego to wasi znajomi nie zrobili po pijaku. Jednak gwarantuję wam, że to nic w porównaniu do tego, co usłyszycie dzisiaj. W końcu jak historie przebiły się do mediów, to musiały być naprawdę grube. Zapraszam was na listę 10 najdziwniejszych rzeczy, jakie ludzie zrobili po alkoholu. Numer 10. W 2014 roku francuska policja z prowincji została wezwana do domu, którego właściciele zastali po powrocie zasłonięte żaluzje, mimo że zostawili je otwarte. Po wkroczeniu policji okazało się, że w pokoju gościnnym siedział pijany 42-letni mężczyzna z pustą butelką szampana. Złodziej włamał się, wziął trochę pieniędzy, a nawet naszykował sobie rower do szybkiej ucieczki, jednak ostatecznie zapomniał to zrobić, gdyż bąbelki szampana zbyt mocno go zrelaksowały. Numer 9. 2 lata temu w Nowy Rok pewien 40-letni Norweg obudził się z bólem głowy i potężnym rachunkiem po tym, jak najwyraźniej zapomniał, że Sylwestra spędzał za granicą, w Danii, i w pewnym momencie wsiadł do taksówki i poprosił, aby zawieźć go do domu. Tak, do Norwegii. Taksówkarz oczywiście wyczuł okazję i zabrał go na 6-godzinną, 600-kilometrową podróż z Kopenhagi w Danii przez Szwecję aż do Oslo w Norwegii. Cały kurs kosztował go prawie 7,5 tysiąca złotych. I jak możecie się domyślić, początkowo nie chciał płacić, więc interweniować musiała policja. Numer 8. 4 lata temu w brytyjskim porcie na północy Francji funkcjonariusze policji natrafili na pijanego 22-latka, który próbował resuscytować ponton. Z jakiegoś powodu mężczyzna myślał, że dmuchana łódź to umierający człowiek i aby ją ratować, wykonywał na niej sztuczne oddychanie metodą usta wentyl, masaż serca, a raczej komory powietrza, a nawet zadzwonił na 911. Numer 7. Pijany turysta z Estonii o imieniu Paweł, spędzający 2 lata temu weekend w Alpach Włoskich, pomylił raz swój hotel z restauracją na szczycie stoku narciarskiego i o drugiej w nocy wspiął się na wysokość 2400 metrów, włamał się do lokalu, myśląc, że to jego pokój, i poszedł spać na drewnianej ławce. Pracownicy znaleźli go dopiero o 8:30 rano. Numer 6. W 2012 roku pijany protokolant sądowy z Manhattanu, Daniel Kochanski, zamiast spisywać stenogram z rozprawy, niczym Jack z filmu Lśnienie, wielokrotnie pisał tylko jedno zdanie: nienawidzę swojej pracy. Nienawidzę swojej pracy. 34-letni mężczyzna z polskimi korzeniami został zwolniony dyscyplinarnie. Co najśmieszniejsze, sędziowie jeszcze raz musieli przeprowadzić tak zwane rozprawy rekonstrukcyjne, podczas których ci sami świadkowie musieli mówić to, co pamiętają z ostatniej rozprawy. Numer 5. Policja środowiskowa z Massachusetts podczas porannego patrolowania kanału w Bostonie dostrzegła pijanego mężczyznę w motorówce w towarzystwie 122 okoni morskich. Okazało się, że mężczyzna, najwyraźniej sprowokowany jakimś barowym zakładem, ja nie złowię, postanowił wybrać się na samotne, nocne wędkowanie. Na jego nieszczęście limit połowu w tym konkretnym kanale wynosił zaledwie 8 okoni. Nie wspominając już, że prowadził motorówkę pod wpływem i bez licencji. Numer 4. W 2017 roku pewien Nowozelandczyk wybrał się na komisariat policji, aby zgłosić kradzież samochodu. To, z czego nie zdawał sobie jeszcze sprawy, to to, że zeszłej nocy sam sprzedał komuś swój samochód za $800, tylko aby móc kupić więcej alkoholu. Całe szczęście nabywca sam na następny dzień sprawdził samochód w rejestrze, w którym auto zostało już oznaczone jako kradzione, i niezwłocznie wybrał się na policję, aby wyjaśnić sytuację. Jaki z tego morał? Po alkoholu nie tylko nie prowadź, ale i nie sprzedawaj swojego samochodu. Numer 3. W 2014 roku 42-letnia Stacy Spence z Idaho, chcąc uciec z radiowozu, do którego została wsadzona za awanturę na ulicy, dosłownie wygryzła dziurę w tapicerce tylnego siedzenia. Za ten czyn uszkodzenia mienia groziło jej nawet 5 lat za kratkami, które z pewnością już nie tak łatwo by przegryzła. Numer 2. 20-letni Barney Rule, student z Uniwersytetu w Edynburgu, podczas zeszłorocznej popijawy ze swoimi znajomymi, oświadczył w pewnym momencie, że idzie na spacer, aby się przewietrzyć. Ostatecznie skończył maszerując aż 800 km z Wielkiej Brytanii do Francji, a jakby tego było mało, teraz planuje kolejne 800 km, aby dotrzeć do Hiszpanii. Numer 1. Już wiecie, aby po alkoholu nie sprzedawać. Teraz przekonacie się, aby nie porywać się również na kupowanie. W 2018 roku pewien pijany Chińczyk, chcąc kupić sobie nowe ubrania w internecie, przez przypadek kupił również pawia, salamandrę olbrzymią oraz świnię. Na wszystkie trzy zwierzęta wydał ponad 500 zł. Coś tanio, chyba na AliExpress.
Ze swojego zakupu zdał sobie sprawę dopiero, kiedy dostał wiadomość od kuriera, że przesyłka jest już w drodze. Okej, tym zwierzęcym, jak magnetyzm Seby akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, m.in. 10 najgłupszych rzeczy zrobionych przez nastolatków. Zapraszam Was jeszcze na moje inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!